Dzieciaka, witam was w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. A w dzisiejszym odcinku zobaczymy o kolejnego nowego skina w grze Brawl Stars. I jest ze mną oczywiście dzisiaj Farel. Cześć, właśnie. Chciałem się już wcisnąć tutaj w gadkę, ale jednak mnie wpuściła. Nie twój kanał. Tak jest, nie mój kanał, JJ-ki seria. To prawda, moi kochani, jeżeli się cieszycie, że JJ-ka jest razem ze mną, to łapka do góry. Na samym początku dzisiaj zawalczymy o Search Konga. I będzie nam towarzyszył w dzisiejszym odcinku też challenge, na sam koniec w sumie. No, niestety. Osoba, która przegra, będzie musiała wziąć zwykłego banana krzywego, żółtego i wsadzić majonez i zjeść. A, albo w ostry sos. No to będzie do wyboru, będzie do wyboru. A osoba, która wygra, bierze banana, wsadza w Nutel. Banan plus czekolada. Więc dzisiaj muszę wygrać. Ja też uwielbiam połączenie banana i czekolady. I najlepsze są lody bananowo-czekoladowe i nigdzie nie mogę ich znaleźć. Jak wiecie, gdzie można kupić lody bananowo-czekoladowe, to napiszcie w komentarzu. A my je zjemy, tak. Także moi kochani, teraz polecam dwa krótkie filmy polecane przez naszych kochanych widzów, którzy wspierają nas z kodem Farel i dzięki temu wygrali kod PSC o wartości Megaboxa. Od ostatniego winera równa się skin minęło troszkę czasu. Tutaj wyświetla się wam szczęśliwy zwycięzca z właśnie poprzedniego odcinka na skinka. A w dzisiejszym odcinku możecie wygrać King Konga. Search Konga. Search Konga. Wystarczy, że zostawicie łapeczkę w górę, zasubskrybujecie kanał tam na dole. No i oczywiście będziecie wspierali z kodem Farel. A my już w kolejnym odcinku ogłosimy szczęśliwego zwycięzcę na kodzik PlaySafe Card o wartości dzisiejszego skina. A skin, o którego będziemy walczyć, prezentuje się następująco. Jego miecz wygląda jak jakiś, nie wiem, dwumetrowy banan. Przebranie zawiera oczywiście specjalny model zadymiarza, efekty, animacje oraz teksturę. I skin kosztuje 79 gemów, więc tyle, ile możecie wygrać w dzisiejszym odcinku. Ja teraz biorę sobie search i lecimy z pierwszą gierką. Będzie to starcie plus, czyli tutaj liczą się eliminacje. Okej, słuchajcie, najgorsze jest to, że jest to mapa Wzburzona Pieczara. Moje zdanie na ten temat znacie. Na Wzburzoną Pieczarę zawsze bierzemy El Primo, Bulla, Shelly, Jackie, bo to są postacie typowo na blisko i można sobie wejść w nimi w krzaczki i sobie normalnie działać. O, ktoś tutaj śpi. Ktoś tutaj zasnął. Pierwsza eliminacja chyba. Dobra, mamy pierwszą eliminację, to jest najważniejsze. Najgorsze jest to, że zostało tylko czterech zadymiarzy, więc nie mam zbyt dużego pola popisu. Boję się wejść w krzaki, więc będę chodziła sobie na razie naokoło i badała teren. W ogóle zaraz ktoś mnie nie zbada z krzaczka. Dobra, zostało trzech zadymiarzy. Zostaw! Co ty robisz? Co on chciał zrobić? Co za czub? Dobra. Nie wiem, czy mam tu wchodzić, czy mam zostać. I tak będę musiała zaraz wejść, bo się zaraz strefa tutaj zamknie. Dobra, idę. Ej! Teleport! Dobrze, teraz ja go wygoniłam z krzaków, ale mam bardzo mało życia. Dobra, chowam się za murek. Naładuje mi się żyćko. Nie miałam szans, no miałam dużo mniej par cubesów, no i był mocniejszy ode mnie. Ale i tak się cieszę, że dotrwałam aż do drugiego miejsca i zrobiłam dwie eliminacje. Proszę bardzo, zobaczymy, czy Farel jest taki cwany obok i zobaczymy, czy mu się uda mnie pobić. Dobrze, moi drodzy, Wzburzona Pieczara, starcie plus, lecimy z Sergem. Czy są jakieś skrzyneczki po drodze? Tu będzie pierwsza skrzynka, ale mi się wydaje, że wyjdzie od razu od góry chłop po nią. Tak, szelka, raz, dwa. To ona taka niezacwana trochę? Dobra. Jest przypał. No i co? Będziemy walczyć do tego Power Cube'a do końca meczu. I bomba. I bomba. Leżysz. Leżysz. Leży. Nie. 120 HP. Co to jest za zadymiarz? Daryl. Uciekam, uciekam, uciekam. Mamy eliminację. Dwie. Więc kozak totalny. Czy u góry będą skrzyneczki? Tutaj zazwyczaj... O. Napadłem na bank. Rozbiłem bank widzowy. Spójrzcie. JJ, zobacz. Ty to widzisz? Jakie to będzie oro? Za chwileczkę pomidoro. Ona zazdrosna siedzi z boku, widzowie. Serio wam mówię. 6 power cubesów. Wow. Ja teraz tam na pełnej wlatuję, na ostro. Nikogo się nie boję. Cynk. Raz, dwa, trzy. Leży. Ulcik. 8 power cubesów. Bomba. Na hita ściągam jego bota. Ból. Raz, dwa. Okej. Okay. Ja go porobiłem? Na ślepo? Leży. Uuu, eliminacja 8.
Dobra, jednak żartowałem, jednak to jest kozak totalny. Ten search na tą mapę. Pyk, teleportacja, bomba w oko, jeszcze! Nie dobiłem go. Search. Nie wiem, o co on tam gada, ale search is king, niech będzie. Niedługo będzie King Kong. Pięknie. Wygrywam tą rundę, moja kochana. Teraz lecimy, starcie duo z randomem. Skandal, widzowie. Nie wiem, jak można tak oszukiwać, jak Christian Farrell. Ona jest po prostu zazdrosna. Nie jestem zazdrosna, tylko oszukujesz, tak? Masz squeaka w drużynie, powodzenia. No. Pozdro. Dobra, wychodzę stąd, z tego środka, bo tutaj się dzieją dziwne rzeczy. Nie da się tu grać. No chodź, poko. No chodź, chodź. Taki jesteś twany. Ona solo. Dobra, dwa per cube nam Pomar zdobył. Więc już go lubię trochę. Dostał ten poko. Dawaj tego poko. Ten poko musi zginąć. Dawaj tego poko. Musimy go zamknąć. Jezu, gdzie ta mapa się jeszcze ciągnie? Ja myślałam, że tutaj jest już koniec tej mapy. O nie, o nie, o nie. Dobra. Robimy to. Został kto? Stu. Bot. Dobra, dobra, dobra. Leżą, leżą. Wielkie starcie. Kolcik. Gdzie ja się teleportuję? Dobra, leży. Pyk. Proszę bardzo. Ale podejrzewam, że i tak nie ma sensu już to kontynuować, bo sorry, ale Farrell prowadzi 6 punktami, więc nie wiem, on by musiał teraz przegrać po prostu. Zdobyć ostatnie miejsce i wtedy może miałabym szansę. Także moi kochani, easy winek będzie. JJ-ka za chwileczkę leci po banana i po ostry sos. Gotowa jesteś na to? Nie. Ja gram jeszcze od razu oczywiście z Pukim, który ma AFK. Albo nie. Albo jest Puki. Dobra. Chodźcie, chodźcie się maczki, was tu nauczę. Pyk. Pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. Ale oro, pomidoro, widzowie. Jak tu jest, kurczę, gierka niezła. Tą Pamelkę trzeba teraz dogonić. Pyk, pyk. Edzio jeszcze w nią wjeżdża, ale... Oro. Colt na 6 power cubesach. Dobra, strzelam cały czas w płot. Uwaga, jest, uważaj na spajka. Nie, ten Puki troluje gierkę ewidentnie, nie widzowie. Wow, 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 wow. Nie no, padnę. Dobra, udało mi się uciec. Cyk. Łatwo z tobą, mordo. Dawaj, El Primo, wjeżdżasz w niego. Na pełnej. No nie mam pytań, ten Spike ma 10 power cubes. Ja mam tylko 3, jak ja mam go pokonać? Dawaj. O! Nie! No i mnie porobili. Po podliczeniu punktów, moi kochani, mamy remis. Czyli obydwoje sobie kupujemy skina i obydwoje jemy coś obrzydliwego. A później coś dobrego. Na zmianę. Pół tak, pół tak. Let's go. Byliśmy właśnie w sklepie, dopiero co wróciliśmy i zanim kupimy naszego skina, postanowiliśmy, że wylosujemy na kole fortuny, jaką karę wykonamy. Mamy tak. Musztardę, chrzan, ostry sos i majonez. A Nutella? Nutella jest nagrodą. No ale oboje wygraliśmy... Przegraliśmy, więc... No właśnie, więc nagroda i kara. No, nie można być tylko nagroda. Nie może być tylko nagroda. A nie można wylosować. Nie. Dobrze, moja kochana, to ty naciskaj jako pierwsza. Losuj. Proszę, żeby to był nic. Żeby to nie było. I uwaga, jest to, moi kochani, majonez. Majonezik piękny. Proszę. Proszę. Specjalnie wzięliśmy takie małe... Jeszcze musisz zrobić przed ugryzieniem jak małpa. U-u-a-a. Dawaj, próbuj. Nie, no, no jest... Nie się no, no, o, teraz jest konkretnie. Uwaga, no szybko. Jak? Poko? Dobra. No to teraz nagroda. Nie czuć tego majonezu. Teraz czeka cię nagroda. Nie czuć tego majonezu, bo banan zabija smak majonezu. No. Opór, opór, opór. Co ty gadasz? O, proszę. Cóż, ten banan się teraz nie... Banan plus czekolada, najlepsze połączenie. Jeżeli też tak uważacie, łapka do góry. Kozak, co? Dobra. To teraz ja losuję. Spin. I moja kara to... O nie! O nie! To je musztarda, najgorzej! No dobra, czas na mnie.
kurczę, jakie te banany pancerne. On nie chce być zamoczony w musztardzie. Chyba nie chce. Proszę bardzo. Ej, bardziej, bardziej. No ja no, to jest nie fajne, nie? Kary nigdy nie są fajne, ale w naszym domu codziennie są jakieś kary. Codziennie, nie? Everyday są jakieś codziennie kary. Codziennie są jakieś kary, my żyjemy, kurde, ja nie wiem. Blech. Nie polecam nikomu banana z musztardą, ale teraz naprawię swój błąd. Dobra, ja od razu... Banany szyba został na dole. Ja od razu tą musztardę Nutellę rekwiruję. Okej. Okay. Dobrze, moi kochani, przyszedł czas teraz kupić skina wymarzonego. Sprawdźmy tylko, czy kodzik mi się nie zresetował. Oczywiście, że nie. I ten skinek kosztuje, moi drodzy... 80 gemów. 80 gemów, więc niestety gemy trzeba doładować. Mieliśmy idealnego bananka, tak jak on ma. Dokładnie tak. A już dostępny jest Kapitan Kruk. Jeżeli chcecie, żebyśmy o niego zawalczyli, no to 6000 łapek pod tym filmem i wlatuje od razu odcineczek. 170 gemów doładowane, moi drodzy. Jabadabadu, Search, kupione nowe przebranie z Search.com. To jest brollywoodzkie przebranie. Kozak. Więc wbijamy i gramy co fraga zmiana, dobra? Dobra. Dobra, postaramy się zrobić jak najwięcej fragów, więc let's go. No, strzel. Strzelam bananem. Znaczy nie takim bananem. Jakby taką skałą? To wygląda jak frytki z maka. To chyba nie, bo się wyglądają frytki z maka już. Ej, odsuń się od tego bula. Nie no, spokojnie, mam teleport. Będzie się podjeżdżał. Spokojnie. Patrz, bomba, bomba, bomba. Łop, teleport, boom! Dobrze. Znaczy nie teleport, tylko ewolucja. Już podniosę parę cubesa, proszę. I teraz ty. Zobacz, na plecach pojawiło mi się śmigło. Dobra. Internetu nie ma. O, bo dotknąłeś telefonu. Palec musisz do góry oblizać i podnieść. Wtedy lepiej neta łapie, uwaga. Christian! Łapie sieć, widzowie. Widzisz? Od razu już lepiej. Tam Bibi. Dobra, już się uspokoił internet. Dzięki mojej antenie. Muszę stąd uciekać. Ja mam tylko 3 power cube? No a ile myślałaś? Wydawało mi się, że mam więcej. Dawaj, Serge'a tutaj. Masz najlepszy zasięg. No, oczywiście tak. O! Dostał. Dostał, dobrze. Teraz ty. Dobrze, dobrze. Mamy to. 4 eliminacje już mamy. Raz, dwa, trzy. Ewolucja! Nie! Wow! Wow! To było dobre, idealny było timing. Ale uważaj, idź stąd. Spokojnie, 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 jak na wojnie. Spokojnie, teraz nie wie, gdzie jestem, patrz na to. Wie. Ciach, dobrze! Ciach. Widziałeś, jakie oro? Mamy największą ewolucję teraz na tej małpie. Znowu internet! Szybko! Leży teraz ty! Szybko, widzowie! Leży teraz. A już? No, zabiłam. Ej, to ty tu ładnie pozamiatałaś ekipkę. Bo 2 fragi mamy. Dobra, na niej Bibi. To już tylko formalność. Pach. Pach. Teraz ja miałam wyjść! Pach, dobra, masz, dokończ ją. Finish him! Dobrze! Mamy to. Gra zespołowa. Także, moi kochani, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, oczywiście łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie do JJ-ki, ponieważ ona teraz nagrywa bardzo fajne odcineczki, zmieniła troszeczkę content z gamingowego na bardziej lifestyle'owy, więc zapraszam was ślicznie. Wbijcie też na nasze Instagramy, TikToki, link znajdziecie w opisie. Ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się na miarze, cześć!